chyba każdy z nas już grał w Wiedźmina 3. Zresztą ta gra na przecenie na Steamie kosztuje właśnie 10 zł, więc naprawdę ciężko nie mieć jej w swojej bibliotece. O trzecim Wiedźminie będziemy jeszcze rozmawiać przez wiele kolejnych lat, a fenomen i sukces tej gry to coś, co można analizować długimi godzinami. Fani na całym świecie zakochali się w tej produkcji i dosłownie nie wyobrażają sobie bez niej życia. Ale tam, gdzie jest pięknie i wesoło, musi znaleźć się też jakaś ciemna strona. Nie brakuje więc graczy, którzy narzekają, że Wiedźmin 3 wcale nie jest taką idealną grą. Wytykają błędy, krytykują i szukają elementów, które powinny zostać poprawione. Nie będę ukrywał, jestem jednym z takich graczy. Dla mnie Wiedźmin 3 jest grą kontrastów. Z jednej strony pod względem bohaterów i fabuły bawiłem się tutaj naprawdę wyśmienicie, a z drugiej system rozwoju postaci, ekwipunku czy eksploracji to jedne z gorszych rozwiązań, jakie widziałem w grach wideo. Dlatego postanowiłem zastanowić się, jaki byłby mój idealny Wiedźmin 4. Co chciałbym, żeby zostało poprawione, tak abym postawił tę grę na piedestale i nazywał ją jedną z najlepszych w życiu. Ale oczywiście zanim zaczniemy, drodzy widzowie, to pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moja wizja. Jeśli macie swoją, inną od mojej, no to śmiało podzielcie się też nią w komentarzu. Tworzenie idealnego Wiedźmina 4 zaczniemy chyba od najtrudniejszego elementu, czyli głównego bohatera. No co by nie mówić, gdyby nie Geralt, to ta gra nie byłaby tym, czym jest dzisiaj. Jego charakter, głos, wygląd, wszystko stało się tak ikoniczne, że myśląc o Geralcie, wszyscy widzimy obraz bohatera z gry CD Projekt. I tutaj pojawia się pierwszy problem, bo według wiarygodnych pogłosek wiemy, że Geralt nie będzie już głównym antagonistą w Wiedźminie 4. Zresztą nie bez powodu na oficjalnej grafice widnieje medalion Rysia, a nie kota. Jak więc sprawić, aby gra nie straciła na tym za bardzo, a może i nawet coś zyskała? Osobiście marzyłoby mi się bardzo proste rozwiązanie. Dajcie nam stworzyć teraz własnego Wiedźmina. Oprócz oczywiście wybrania wyglądu, kluczowym byłby tutaj wybór szkoły naszego Wiedźmina. I mimo, że kojarzymy tych klasycznych Wiedźminów ze szkoły Wilka, no to wiemy przecież, że tych szkół było znacznie więcej i niektóre szkoliły w zupełnie odmienny od siebie sposób. Umożliwiłoby nam to lepsze spersonalizowanie sposobów, w jaki chcemy działać w tym nieprzyjaznym świecie. Oczywiście marzyć można o tym, że CD Projekt dostałby możliwość wymyślenia własnych szkół wiedźmińskich, co wniosłoby ten element naprawdę na ciekawy poziom. Ale nawet bazując na tylko tych dostępnych szkołach, jest tutaj naprawdę spore pole do popisu. Wyobraźcie sobie, że macie możliwość stworzenia Wiedźmina, który specjalizuje się na przykład w pułapkach, truciźnie i skrytobójstwach i gra pozwala wam w ten sposób prowadzić rozgrywkę. Ale równie dobrze możecie być wielkim opancerzonym Wiedźminem, który zawsze jest na pierwszym froncie. Co jednak ważniejsze, świetnie by się to łączyło z pozostałymi elementami, o których zaraz porozmawiamy, dzięki czemu gracze mieliby zapewnione to, co ja akurat najbardziej uwielbiam, swobodę. No ale na pewno wielu z was zwróci tutaj uwagę na jeden istotny problem. Możliwość tworzenia własnej postaci może mocno ograniczyć warstwę fabularną gry. Ciężko się z tym nie zgodzić. Tak jak wspomniałem wcześniej, Geralt jest tak charakterystyczny i uwielbiany przez graczy, że stał się swego rodzaju maskotką. Nie wyobrażamy sobie Wiedźmina bez Geralta, a posiadanie z góry określonego bohatera pozwala twórcom prowadzić fabułę w konkretny sposób i przede wszystkim nadać postaci cechy, które sprawią, że wszyscy ją pokochają. Ale to, że umożliwi się graczom stworzenia własnej postaci, wcale nie musi oznaczać, że gra na tym straci. Zobaczmy zresztą przykład Baldura. Mamy tam dokładnie to, o czym mówię. Tworzymy własnego bohatera, ale mimo, że nie ma on przypisanych odgórnie żadnych cech charakteru, no to jesteśmy w stanie się z nim zżyć, no bo sami możemy mu te cechy charakteru sobie na początku dobrać. Jest to też oczywiście związane z masakrycznie rozbudowanym systemem dialogów i możliwością podejmowania wielu decyzji, dzięki czemu personalizujemy bohatera podczas tych wyborów, ale o tym dokładnie pogadamy sobie trochę później. Teraz chciałem tylko wam podać przykład porządnej gry, w której brak odgórnie przypisanego bohatera wcale nie sprawia, że nie da się z nim zżyć, choć oczywiście nie jest to ten sam poziom, gdy mamy napisaną jakąś konkretną postać. Nie będę jednak ukrywał, pod tym względem znacznie ważniejsza jest dla mnie ta dowolność w tworzeniu postaci. Jeśli dostanę opcję tworzenia własnego Wiedźmina i przede wszystkim będę mógł wybrać jego styl walki, no to już będę zachwycony. Niestety, prawda jest jednak taka, że CD Projekt nie odejdzie raczej od sprawdzonej formuły i będziemy mieli głównego bohatera narzuconego z góry, choć jeśli nie będzie to Geralt, a raczej na pewno nie będzie, no to tak naprawdę najlepszą opcją pozostaje tylko Ciri. No ale na razie wróćmy do strefy marzeń.
Tak więc możemy przejść do rzeczy ściśle powiązanej z głównym bohaterem, czyli progresji postaci. I nie ma co ukrywać, ta w Wiedźminie trzecim praktycznie nie istnieje. Jest to spowodowane kilkoma rzeczami. Jedną z nich jest po prostu brak kreatywności twórców i brak wolnej ręki pod względem tworzenia postaci. Mając postać Geralta, który tak naprawdę zawsze walczy w sposób, w jaki został wyszkolony, nie jesteśmy w stanie umożliwić graczowi rozwoju jego umiejętności. Bardzo nienaturalne byłoby, gdyby nagle Geralt zaczął korzystać na przykład ze skrytobójstwa czy łuku lub chodził w ciężko opancerzonej zbroi. Problem ten rozwiązałoby oczywiście to, o czym mówiłem chwilę temu, czyli tworzenie własnej postaci, ale tylko pod względem, że przyjęlibyśmy, że nasz bohater nie jest typowo wyszkolonym wiedźminem. Nie ograniczałby go konkretny rynsztunek, ale korzystałby ze wszystkiego, co dostępne. Wtedy oczywiście należałoby też dobrze zarysować jego tło fabularne, aby całość miała jakieś ręce i nogi. Ale można też oczywiście pójść łatwiejszą drogą, dać trochę mniej swobody i przypisać umiejętności do wybranej przez nas szkoły podczas tworzenia postaci. Tutaj jednak wymagałbym od twórców znacznie więcej kreatywności, niż jest to w Wiedźminie III. Nie wystarczy, abyśmy wybierając nowe umiejętności dostawali na przykład plus 5 do zadawanych obrażeń, bo jest to najzwyczajniej w świecie strasznie nudne i nie pokazuje żadnej ciekawej progresji. W trzecim Wiedźminie Geralt nie uczy się praktycznie żadnych nowych ruchów, ataków i tym podobnych rzeczy, co sprawia, że walka nim przez większość czasu wygląda dokładnie tak samo. I zanim powiecie mi, że przecież możemy Geraltowi usprawnić kilka rzeczy, no to proszę szanujmy się, umożliwienie bohaterowi korzystanie z młynka czy drobna zmiana działania znaków to nie jest progresja, o której myślę. Marzy mi się taka sytuacja, w której po 20-30 godzinach mój Wiedźmin będzie walczył zupełnie inaczej i lepiej niż na początku gry. No i skoro mówimy o tym, co idealne, no to marzy mi się również możliwość doboru umiejętności nawet spoza specjalizacji mojego bohatera. Może wtedy warto byłoby wprowadzić jakieś negatywne aspekty. Jeśli chciałbym korzystać z czegoś, czego mój Wiedźmin kompletnie nie zna, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład uczył się tego znacznie wolniej. Trzeba tutaj być jednak mocno ostrożnym, żeby w ten sposób nie zniechęcić graczy do eksperymentowania. I tak naprawdę wciąż pozostając w temacie naszego głównego bohatera, nie sposób nie poruszyć kwestii przedmiotów. Pod tym względem również Wiedźmin III mocno mi nie podpasował. Przede wszystkim przedmioty, w które może wyposażyć się Geralt, są praktycznie takie same. Zmiana broni nie zmienia sposobu, w jaki walczymy. Jedyne, na co można liczyć, to więcej obrażeń. Nie inaczej jest zresztą z pancerzem. Pomijam już oczywiście kwestię, gdy z jakiegoś questa otrzymujemy jakieś legendarne ostrze, które jest o wiele gorsze od zwykłego miecza, który akurat trzymamy w dłoni, więc możemy to tak naprawdę sprzedać losowemu handlarzowi. Problem tutaj jest ten sam, co w przypadku umiejętności. Geralt taki właśnie ma być i umożliwienie graczom wprowadzenia zmian w jego stylu walki zaburzyłoby stworzoną imersję bohatera. I tak też nasz wspaniały Wiedźmin nie skorzysta z jakichś wymyślnych broni i nie zmieni sposobu, w jaki walczy. A właśnie to by mi się marzyło. Przedmioty mogłyby tym samym mieć znacznie ciekawsze efekty i wpływałyby bezpośrednio na naszą rozgrywkę. Podsumowując, pod względem tworzenia głównego bohatera marzy mi się właśnie połączenie tego wszystkiego, o czym do tej pory mówiłem. Stworzenie od podstaw własnego bohatera, wybranie jego wiedźmińskiej szkoły i możliwość rozwoju jego umiejętności, tak abym walczył tak, jak mam na to ochotę. Przedmioty, które są unikalne, mająby chociażby inne animacje i różne umiejętności, dopełniłyby tylko taki system. Jak więc doskonale widzicie, zależy mi po prostu na wolności w tworzeniu swojego bohatera, a przy tym marzy mi się, żeby twórcy popuścili swoje wodze fantazji i stworzyli ciekawe umiejętności oraz przedmioty, które faktycznie zmieniają to, jak się walczy. To po prostu nie może być kolejne 10% do krwawienia albo 5% do generowania adrenaliny, ale to jest też takie moje spatrzenie. Ja po prostu lubię w RPGach mieć możliwość tworzenia własnych buildów, postaci i eksperymentowania z systemami z tym związanymi. No ale odejdźmy w końcu od samej kwestii głównego bohatera, bo jest jeszcze jeden bardzo ważny element, o którym należy porozmawiać i który chciałbym, aby nieco zmieniono. Chodzi oczywiście o eksplorację. Każdy z Was na pewno doskonale pamięta, jak to wyglądało, bo temat masy znaczników i żmudnego latania od punktu A do punktu B bez żadnego pomyślunku był już poruszany wielokrotnie. Dla mnie jest to dosłownie antydefinicja dobrej i ciekawej eksploracji. Gracz nie musi nawet myśleć samodzielnie, tylko ma praktycznie wszystko zaznaczone na mapie. Co więcej, te rzeczy bywają po prostu nudne. W świecie Wiedźmina III wszelkie aktywności poboczne, oprócz gwinta oczywiście, nie mają żadnego polotu i się cały czas powtarzają. Zniszcz gniazdo potworów, odbij wioskę, pomóż ludziom, otwórz skrzynkę. Brzmi ciekawie? No właśnie. Ale teraz najważniejsze pytanie, jak to można zmienić, żeby było idealnie? Na to pytanie niestety nie ma łatwej odpowiedzi, bo
otwarte światy to bardzo trudna do stworzenia rzecz. Trzeba mieć nie lada umiejętności, żeby zaprojektować je tak, aby jednocześnie były ciekawe, ale też aby gracz nie czuł się przytłoczony i zagubiony. Przede wszystkim, jak dla mnie, ten świat nie musi być specjalnie duży. O wiele lepiej będę się bawił w świecie mniejszym, ale dopracowanym, w którym nie zabraknie różnych atrakcji, niż w ogromnej krainie, która zasrana jest pytajnikami i nudnymi aktywnościami. Pozbyłbym się też właśnie tych pytajników i pokazywał je na przykład dopiero, gdy gracz odkryje już daną rzecz. Czyli w momencie, gdy zwiedzacie świat i natraficie na jakąś dodatkową aktywność, ale powiedzmy nie wykonacie jej od razu, no to jakaś ikona pojawi wam się na mapie, żebyście pamiętali, że coś w tym miejscu interesującego może być. Bez zastanowienia wprowadziłbym też możliwość ustawienia własnych znaczników przez graczy, co mi osobiście ułatwiło odkrywanie wielu rzeczy w Elden Ringu. Tym samym dostalibyśmy mniejszy, ale bardziej dopracowany świat, a eksploracja opierałaby się na naszej ciekawości i nagrodzie idącej za nią w parze, a nie znacznikach na mapie, których robienie przypominało raczej odrabianie pracy domowej, a nie fajną przygodę. Istotnym byłoby w takim przypadku też odpowiednie wizualne zaprojektowanie świata. Gracz, nie mając znaczników, musi wiedzieć, że w tym świecie jest coś wartego zwiedzania. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym jest stworzenie mapy, która ma imersyjnie narysowane ciekawe punkty, tak jak na przykład wygląda to w Eldenie, a drugim sprawienie, aby te rzeczy były widoczne dla gracza podczas podróżowania. Czyli gdy będę podróżował i zobaczę na horyzoncie jakąś odznaczającą się na tle wszystkiego innego wieżę, no to oczywiście będę miał wtedy ochotę ją sprawdzić. Można też zastosować takie rozwiązania jak na przykład Ghost of Tsushima, gdzie na przykład ruch wiatru jest nas w stanie pokierować w stronę jakiegoś punktu zainteresowania. Możliwości jest naprawdę całkiem sporo wbrew pozorom, ale cała sprawa z eksploracją rozchodzi się o to, że gracz jest trzymany za rękę aż za bardzo. Nie trzeba myśleć i nad czymkolwiek się zastanawiać, wystarczy biegać za rozstawionymi wszędzie pytaniami. I może nie bolałoby mnie to aż tak bardzo, gdyby te rzeczy po prostu nie były aż tak nudne. Ale też ogromnym problemem, który był już poruszany przez wielu, jest też to, w jaki sposób zdobywamy doświadczenie oraz sam system poziomu przeciwników. Ta pierwsza rzecz jest dość łatwa do wytłumaczenia. Większość doświadczenia zdobywamy dzięki ukończeniu questów. Zabijanie potworów jest w tej kwestii praktycznie nic nieznaczące, mimo że jest to przecież główny fach Geralta. W przypadku drugiej rzeczy zwraca się uwagę na to, że na przykład takie utopce w różnych lokacjach mają różne poziomy i tym samym mogą naszemu Wiedźminowi sprawić mniej lub więcej problemów. Jedne utopce zginą od jednego machnięcia mieczem, a inne zabiją nas po dwóch uderzeniach. Wydaje mi się, że właśnie mniejszy świat byłby w stanie naprawić ten problem. Nie trzeba będzie się martwić, że należy go wypełnić po same brzegi, ale będzie można z większym pomyślunkiem podzielić go na tereny i zapełnić przeciwnikami o odpowiednich poziomach. Dobrym przykładem jest tutaj na przykład Gothic, bo problematyczne na początku ścierwojady, które wszędzie mają taką samą siłę, po pewnym czasie nie robią nam już kłopotów, ale w niczym to nie przeszkadza, bo później po prostu dostajemy innych, cięższych przeciwników, na których trafić możemy też wcześniej, ale po prostu nie damy sobie z nimi rady. Tutaj Gothic też fajnie podszedł do samego elementu pokazywania poziomu przeciwników, dzięki czemu gracz poznawał świat na własną rękę, a nie uciekał przed cieniostworem tylko dlatego, że ma nad sobą czaszkę sygnalizującą zbyt wysoki poziom. Sprawiało to, że gracz mógł wyciągać wnioski z własnych doświadczeń, a nie że gra krzyczała dosłownie, co ma robić, gdzie iść i z jakimi potworami się bić lub też nie. No i nie mogę nie wspomnieć o questach pobocznych w Wiedźminie, nie mylić z aktywnościami pobocznymi. Tutaj nie poprawiałbym jednak jakoś zbyt wiele. Zadania są oczywiście ciekawe, poznajemy wiele interesujących postaci i dowiadujemy się dodatkowych rzeczy o świecie, w którym dzieje się cała akcja gry. Ale ich zaprojektowanie to jest ponownie ten sam problem, co z rzeczami wcześniejszymi. Jest za prosto, a gracz jest cały czas prowadzony za rękę. Na minimapie widzimy dokładną ścieżkę, po której musimy się poruszać, a wiedźmiński zmysł pokazuje dokładnie, z czym wejść w interakcję, aby popchnąć wszystko do przodu. Jasne, tutaj znowu trzeba być ostrożnym, żeby nie sprawić, że gracz się po prostu w tym całkiem pogubi, ale marzy mi się przede wszystkim zaprojektowanie zadań w taki sposób, abym na przykład bez problemu mógł progresować ich dalsze etapy bez korzystania z wiedźmińskiego zmysłu. Po raz kolejny powiem, liczy się jakość, nie ilość. Zaprojektowanie mniejszego świata, w tym mniejszej liczby questów, umożliwi twórcom stworzenie ich w taki sposób, aby gracz był w stanie rozwiązać je bez pomocy minimapy prowadzącej dokładnie za rączkę i wiedźmińskiego zmysłu pokazującego, w co kliknąć. Tyle i aż tyle. Dajmy graczom się wykazać i nie róbmy z nich debili, którzy sobie nie poradzą z przejściem jakiegoś questa. Ale pora też, żebyśmy pogadali chwilę o nieco innych rzeczach, bo być może jeśli słuchaliście wszystkiego uważnie do tej pory, to mogliście odnieść wrażenie, że ja to chyba nie lubię faktycznie tego Wiedźmina i najchętniej to bym zmienił w tej grze wszystko. I choć może jest w tym troszeczkę prawdy, to powtórzę się, ale ja w Wiedźminie trzecim bawiłem się naprawdę bardzo dobrze, ale ze względu przede wszystkim na wciągającą fabułę i świetnie napisane postacie. Mimo tych wszystkich problemów, o których mówiłem, to przedstawiona historia była tak dobra, że nie przeszkadzało mi to wszystko aż tak bardzo. I czy
zmieniałbym coś w fabule czy sposobie, w jaki była prowadzona? Chyba nie. Na pewno jednak zaraz ktoś przyjdzie i zacznie gadać o dysonansie ludonarracyjnym. Nie twierdzę, że ten problem nie istnieje, zwłaszcza w przypadku gier od CD Projekt, ale nie bardzo widzę pod tym względem pole do manewru, jeśli faktycznie chcielibyśmy mieć otwarty świat, RPG z dużą dozą swobody i przy tym epicką historię. Oczywiście można zastosować tutaj parę sprytnych rozwiązań, na przykład mając mniejszy świat, możemy sprawić, że zadania poboczne będą mocniej powiązane z tym, co dzieje się w głównej linii fabularnej. Ale szczerze mówiąc, ani w Baldurze, ani w Wiedźminie, ani w Cyberpunku ten dysonans nigdy praktycznie mi nie przeszkadzał. Jakoś potrafiłem sobie przeplatać zadania poboczne, aktywności poboczne i główne questy, że po prostu wszystko się to jakoś sprawnie spinało. Dlatego mówię o idealnym Wiedźminie 4 i skoro mi to nie przeszkadzało, no to w takim razie niewiele musiałbym tutaj zmienić. Jednym z głównych elementów w Wiedźminie III są też oczywiście dialogi i wybory moralne. Mając narzuconą główną postać, zawsze będziemy pod tym względem w jakiś sposób ograniczeni. Geralt ma określone cechy charakteru i twórcy chcą, żeby jego zachowanie nie wychodziło poza jakieś wyznaczone ramy. Dlatego wybory moralne i opcje dialogowe, choć potrafią być w tej grze znaczące, to i tak bywają ograniczone. Umożliwienie graczom tworzenia własnej postaci umożliwi też dokładnie to samo, co dostaliśmy w trzecim Baldurze na przykład. Ogromną swobodę w odpowiedziach i tym samym kreowanie naszej autorskiej postaci. Rozmowy często mogą przybrać absurdalny wręcz charakter, a my jesteśmy w stanie prowadzić postać według naszej wizji. Nie mówię tutaj, że w Wiedźminie III dialogi były złe, bo były przecież jednym z jego najmocniejszych punktów, ale chciałem zaznaczyć, że posiadanie własnej postaci umożliwi twórcom jeszcze lepsze rozbudowanie tego systemu i danie jakichś ciekawszych opcji dialogowych. I tak naprawdę z elementów, które chciałbym zmienić najbardziej, to chyba będzie na tyle, o ile nie zapomniałem o jakiejś drobnostce. Myślę, że moja wizja jest jasna. Swoboda w tworzeniu własnej postaci oraz ciekawsza i bardziej skondensowana eksploracja. I moim zdaniem już samo to sprawiłoby, że Wiedźmin 4 byłby naprawdę świetną produkcją. Pamiętajcie, że nie oznacza to, że twierdzę, że Wiedźmin 3 jest do dupy i nikt nie powinien w to grać, bo ja wciąż się przy tej grze dobrze bawiłem. Zresztą o fenomenie tej gry świadczy sam fakt, jak często o niej w ogóle rozmawiamy. No ale co by nie mówić o tym, jakiego chciałbym Wiedźmina 4, to jednak obawiam się, że CD Projekt ma co do tej gry zupełnie inne plany. Sukces Wiedźmina 3 nie pozwoli twórcom na podejmowanie ryzyka, bo robienie gry to wciąż biznes, który jakoś zwrócić się musi. Obawiam się więc, że dostaniemy rozgrywkę dla mas, niewiele różniącą się od tego, czym był Wiedźmin 3. I czy to źle? Nie wiem, chciałbym po prostu, żeby z tego uniwersum pod względem czysto gameplayowym wyciągnięto coś więcej. Na pewno w tym temacie można powiedzieć jeszcze więcej, ale ja chyba jeszcze nie do końca umiem w takie dłuższe materiały. Na ten moment ode mnie to tyle. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, jaka jest wasza wizja Wiedźmina 4. Czy będzie to bezpieczna kontynuacja, czy może coś, co zrewolucjonizuje rynek gier. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego.